Nasz następny mówca to pan Kamil Adamczyk i tematem jego prezentacji będzie tak, aby zdrowie ludzkie było dobre do noszenia. Pan Kamil jest prezesem firmy Interclinic, pochodzącej z Polski, która tworzy urządzenia korzystające z metod sztucznej inteligencji, żeby przetwarzać sygnały biologiczne. I to, o czym warto wspomnieć, że 12 stycznia Interclinic rozpocznie kampanię, która będzie początkiem produkowania masek nasennych na oczy, które oparte są na technologii wielofazowości snu. Witam wszystkich. Jak Państwo mogli usłyszeć, dzisiaj będę Państwu mówił o powiązaniu zdrowia z technologią donoszenia, z tak zwaną elektroniką donoszenia. Nie będę mówił wyłącznie o modelach teoretycznych. Poprę moją prezentację również swoimi doświadczeniami i tym, czego dowiedzieliśmy się na temat tego rynku i jego klientów w momencie, kiedy opracowywaliśmy nasze urządzenie. Pierwszą rzeczą, co do której chciałbym Państwa przekonać, jest, że powinni Państwo dbać o tą elektronikę do noszenia. Nawet jeżeli pracują Państwo na przykład na projekcie związanym z taką elektroniką, czy też jest pierwszy to raz, kiedy się Państwo z nią spotykają. Powiem, że wyjaśnię również nowe relacje pomiędzy urządzeniami medycznymi a elektroniką do noszenia. Te rzeczy warte podkreślenia. Omówię również, dlaczego moim zdaniem każde urządzenie medyczne czy każde urządzenie elektroniczne do noszenia powinno być urządzeniem, które jest produkowane z uwzględnieniem parametrów medycznych. Na koniec powiem Państwu nieco więcej o naszym projekcie. Dlaczego ten projekt jest w pewnym sensie opóźniony i co kryje się za tym projektem z naukowego punktu widzenia, czyli za tą maską. Począwszy od finansów, ponieważ ludziom zależy na pieniądzach. Po pierwsze, chciałbym przekonać, że powodem, dla którego muszą Państwo dbać o tą elektroniczne donoszenia, jest powód rynkowy. 4 lata temu nie było w ogóle rynku na te urządzenia donoszenia. Tymczasem za 4 lata ten rynek będzie wart więcej niż 2 miliardy dolarów, więc jest to ogromna szansa nie tylko dla osób, które kreują ten rynek elektroniki donoszenia, ale również technologii e-medycznych i technologii opartych o internet, które powiązują wszelkie nasze wysiłki stworzenia platformy, która będzie wspólną platformą dla e-zdrowia i usług dla użytkowników, dla pacjentów. Druga rzecz, którą chcę omówić, to nasze zdrowie. Tak jak moja babcia mawiała, że nie ma nic lepszego niż dobre zdrowie. I jeżeli na przykład jesteśmy zagrożeni jakąś poważną chorobą i pójdziemy do lekarza, to każdy lekarz powie nam, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie. No ale oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Nie ma obecnie żadnego systemu, który mógłby nam pomóc utrzymać zdrowie. Co ważniejsze, dziś firmy zarabiają pieniądze nie na naszym zdrowiu, ale raczej na naszych chorobach. Nie ma więc żadnego modelu biznesowego, który by zapewniał pieniądze firmom farmaceutycznym, firmom doradztwa zdrowotnego. W tej fazie, w którym pacjent jest zdrowy, a firmy otrzymują pieniądze. Wydaje mi się, że ta elektronika donoszenia bardzo zmieni tutaj podejście i to jest ważne, to jest rzecz fundamentalna do naszego funkcjonowania i do funkcjonowania w szczególności opieki zdrowotnej. Uważam, że ta technologia donoszenia ma potencjał do pełnienia funkcji
takiego desku dla deski rozdzielczej dla naszego organizmu. Tak jak deska rozdzielcza w samochodzie mówi nam, jaka jest kondycja naszego samochodu. Przypomina nam o tym, żebyśmy wymienili olej czy inne płyny w samochodzie, czy odwiedzili warsztat. Więc nie musimy się martwić tutaj stanem naszej maszyny. Możemy cieszyć się doświadczeniem prowadzenia samochodu. A obecnie w naszym organizmie nie ma takiej deski rozdzielczej. Mamy coś, co nazywa się intuicją, ale z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych oznak patologicznych, które by powiedziały, że na przykład odczuwamy dżdż w żołądku. Nie oznacza to, że mamy raka żołądka. Może to być wiele innych chorób, albo może nawet nie jest to żadna choroba. Więc tutaj nie mamy do czynienia z takim specyficznym wskazaniem, jak na przykład deska kontrolna w samochodzie. Więc to, co staramy się zrobić, to opracować system, który dokładnie powiedziałby nam, kiedy jesteśmy chorzy i na co jesteśmy chorzy. I jestem przekonany, że ta technologia do noszenia mogłaby pokusić się o pełnienie tej roli deski rozdzielczej w samochodu. Więc te czujniki noszone na sobie mogłyby być takie jak czujniki w silniku samochodu. A smartfon mógłby być właśnie dla nas taką deską rozdzielczą, która by wyświetlała stan naszego zdrowia, nasze choroby, przypominałaby nam o wizycie u lekarza i pomagałaby nam przesłać informacje do lekarza. Więc sądzę, że ta technologia ma przed sobą wielki potencjał. Na koniec chciałbym Państwu coś więcej powiedzieć na temat naszego projektu i to, jak moim zdaniem wpisujemy się w to, o czym Państwu mówiłem kilka minut temu. Jak zmienimy życie, zdrowie, czy też sam styl życia naszych użytkowników, czy naszych pacjentów. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz to relacja pomiędzy technologią do noszenia a urządzeniami medycznymi. Uważam, że nie ma tutaj na tym rynku żadnej rewolucji. Widzieli Państwo wykres, który mówił, że 4 lata temu nie było żadnego rynku na tą technologię do noszenia. Oznacza to, że w pewnym sensie nastąpiła rewolucja. Ten rynek nagle się pojawił. Chciałbym jednak powiedzieć, że moim zdaniem to jest nie tyle rewolucja, co stała ewolucja tej technologii. Czyli ta technologia rzeczy do noszenia rozwija się i ewoluuje. Jest to technologia urządzeń medycznych, które pozwalają nam utrzymać zdrowie. I specyficznym aspektem, który chciałbym poruszyć, jest to, że jest pewnego rodzaju nowa relacja z tą technologią urządzeń do noszenia. Więc tutaj właściwie są nawet dwa rodzaje relacji. Pierwszy rodzaj to relacja pomiędzy urządzeniem a technologią do noszenia, a druga rzecz to relacja pomiędzy technologią do noszenia a użytkownikami lub pacjentami tej technologii do noszenia. Więc jeżeli myślimy na przykład o urządzeniach medycznych, to wiemy, że jak idziemy na wizytę lekarską, to możemy zostać podłączeni do różnego rodzaju aparatury, która będzie brzydko pachnieć i będziemy się w niej czuć niekomfortowo. Tym niemniej jesteśmy przekonani, że dane, na podstawie danych z tej maszyny lekarz będzie w stanie nas wyleczyć, więc to urządzenie będzie w stanie nie tylko nam uratować zdrowie, ale czasem i życie. Tym niemniej jest nadal pewna bariera pomiędzy technologią a człowiekiem. Przyjmujemy, że musimy mieć na sobie to urządzenie i że dostarcza ona monocennych danych, ale z drugiej strony chcemy jak najszybciej się tego pozbyć i już nigdy do tego nie wracać. Jeżeli chodzi o tą technologię do noszenia, to mamy tutaj do czynienia z innym problemem, ponieważ z jednej strony musimy być tak dokładni jak urządzenia medyczne, ponieważ bez takiej dokładności urządzenia do noszenia nie będą niczym więcej jak biżuteria i czasem mogą być bardziej szkodliwe niż pomocne, ponieważ podanie
niewłaściwych danych jest bardziej niebezpieczne niż niepodanie żadnych danych. Więc z jednej strony musimy zapewnić, że przekazujemy naszym użytkownikom czy pacjentom poprawne informacje, a z drugiej strony nie możemy być po drugiej stronie tej granicy. Musimy być po tej samej stronie, co oni, dlatego że w przypadku technologii do noszenia ten świat ludzki i świat cyfrowy razem ze sobą współgrają. Urządzenie, o którym mówię, ma nam pomóc w tym, żeby nie zachorować. I aby nie zachorować, będziemy musieli je ciągle nosić. Więc musi istnieć pewna granica pomiędzy nami a technologią. My musimy tę technologię przyjąć. I duży problem, który jest takim być albo nie być tej technologii, jest sam projekt czy wygląd w odróżnieniu od użyteczności. Musimy przekonać ludzi, że noszenie tego urządzenia jest czymś, co jest dla nich dobre i muszą chcieć używać tego urządzenia. Nie może być ono niewygodnie, dlatego musimy je dobrze opracować. Z drugiej strony musimy zachować taką precyzyjność jak urządzenia medyczne, ponieważ jak powiedziałem, w przeciwnym wypadku byłaby to tylko biżuteria, więc jest to trudne zadanie. I z tego względu, i to jest główny powód opóźnienia w produkcji tej naszej maski, jest bowiem niezwykle trudne zapewnić to poczucie komfortu użytkownikowi, jednocześnie jednak gromadząc dane. Więc jednym z największych rynków dla naszych urządzeń są linie lotnicze, dlatego że te urządzenia będą minimalizować efekt jet lag, ale ich design, odczucia pasażera, czy też również higiena pasażera, jest tutaj bardzo ważna. Jednocześnie zaś urządzenie musi mieć stały kontakt ze skórą pacjenta, więc musimy tutaj powiązać dokładność z designem produktu. Długo nad tym pracowaliśmy wspólnie z naszymi konsultantami, więc za kilka tygodni rozpoczniemy testy z Virgin Atlantic, Lufthansa i Qantas i austriackimi liniami. Jeżeli tam się to sprawdzi, to znaczy, jeżeli to urządzenie okaże się tak komfortowe, jak nam się wydaje, no to będzie to dla nas potwierdzenie. Druga rzecz jest taka, że musimy mieć dane, które są nam potrzebne. Bo oczywiście możemy zmierzyć różne rzeczy, możemy zmierzyć wszystko, co będziemy chcieli, ale jeżeli przy analizie danych nie będziemy mieć nadal pojęcia, co zrobić, tak jak w naszym przypadku, wiemy, jak wygląda nasz sen. Ale co z tego? Mamy sen głęboki, w określonej liczbie czasu, sen płytki i tak dalej, ale co mogę zrobić z tą wiedzą? Nawet lekarz medycyny, który się nie specjalizuje w medycynie snu, nie będzie nam w stanie powiedzieć, jak tę wiedzę wykorzystać. Więc kolejny znaczny cel tych urządzeń do noszenia jest dostarczenie tej wiedzy. Więc muszę takie urządzenie przeanalizować samodzielnie i zapewnić rozwiązanie. Musimy poznać dane. Nie możemy przekazać ludziom nieobrobionych danych i od nich wymagać, żeby je interpretowali, ponieważ ludzie mają inne zajęcia i nie każdy chce naprawdę wchodzić w tajniki medycyny. Więc naszym zadaniem jest zapewnienie ludziom rozwiązania, a nie surowych danych. Jedna rzecz, na przykład w przypadku snu, polega na tym, że wiele urządzeń powie nam, że jeżeli się obudzimy pomiędzy tą fazą płytkiego snu, w fazie płytkiego snu, to lepiej się będziemy czuć. Czyli faktycznie tutaj mierzymy fazę snu, żeby wybrać optymalny moment do przebudzenia. To jest ten paradygmat. Ale naprawdę musimy się bardzo skupić
na tym, co kupujemy, dlatego że jak głębiej wejdziemy w naukę, jak przyjrzymy się tej nauce, która kryje się pod tym urządzeniem, no to musimy przyznać, że nie ma dowodów, które by uzasadniały, że to rzeczywiście działa. Czyli innym celem urządzeń do noszenia jest to, żeby były poparte nauką. I wydaje mi się, że każde takie urządzenie powinno być urządzeniem medycznym. Więc powodem, dla którego rozpoczęliśmy pracę nad tymi urządzeniami, jest to, że otrzymaliśmy sygnał, że naprawdę nowoczesne społeczeństwo ma duże problemy ze snem. Ostatnie badanie Krajowej Fundacji do Spraw Snu, więcej niż 50 milionów osób w samych Stanach Zjednoczonych ma problemy z zasypianiem i budzeniem się. Było również inne badanie, które wyjaśniało, jak niedobrej jakości sen wpływa na nasz styl życia i na jakość życia. Więc to, co chcielibyśmy zrobić, to zapewnić takie rozwiązanie, które umożliwi nam lepszy sen, łatwiejsze zasypianie, łatwiejsze budzenie się. Zaczęliśmy kilka lat temu i wydaje mi się, że jesteśmy teraz na dobrej ścieżce. Jesteśmy bardzo blisko do zapewnienia Państwu urządzenia, które naprawdę miałoby wpływ na sen. Nasze urządzenie działa jako takie gniazdo dla naszego biologicznego zegara. Możemy sobie wyobrazić, że sterujemy naszym zegarem biologicznym tak, jak sterujemy temperaturą w naszej sypialni. Czyli mamy na przykład aplikację, za pomocą której możemy literalnie zmienić z dnia na dzień nasz zegar biologiczny. Możemy sprawić, że nasz organizm, nasze ciało będzie zasypiało i budziło się łatwiej. Wyjaśnię teraz, jak to urządzenie działa i pokażę Państwu badanie, na którym oparliśmy naszą technologię. Więc to, co nasze urządzenie robi, to jest monitoruje sen. Jest to pierwsze urządzenie na rynku, które również może oddziaływać na sen. A więc mierzymy różne sygnały biologiczne, aby dowiedzieć się, jak wygląda Państwa sen, nie tylko biologiczne sygnały. I nie tylko dostarczamy później dane odnośnie Państwa zegara biologicznego czy wzoru snu, ale również pomagamy zmienić te sygnały biologiczne, czy też zegar biologiczny, jak to można również nazwać. Czyli po pierwsze jest tutaj pomiar i pojawiły się pewne kontrowersje odnośnie naszego urządzenia. Pytanie było takie, czy jesteśmy rzeczywiście w stanie dokładnie zmierzyć nasz sen przy użyciu tylko trzech elektrod, które mamy w tym urządzeniu neuron. Ale technologia idzie do przodu i ostatnie badania przeprowadzone niezależnie od nas wykazują, że zasadniczo wystarczą tylko dwie elektrody na czole, żeby w pełni opisać sen. No, niemniej jednak te elektrody są potrzebne na twarzy czy też na samym czole, żeby zmierzyć fale mózgowe. Same ruchy ciała nie są tutaj wystarczające. Ale tak czy inaczej, przy pomocy dwóch elektrod możemy zmierzyć przepływ snu w czasie całej nocy. Więc dla nas wyzwaniem było to, że te elektrody, które muszą dotykać naszej twarzy przez całą noc, była to rzecz, którą musieliśmy rozwiązać. Kolejną rzeczą było umożliwienie łatwiejszego budzenia się. Tak jak powiedziałem, nie ma dowodów, że lepiej się czujemy, jak się obudzimy po tej fazie snu płytkiego. Ale są dowody na to, że lepiej się czujemy, jeżeli budzimy się w naturalny sposób, przy naturalnie pojawiającym się świetle. Wtedy budzimy się łatwiej. Więc w kategoriach medycznych jest to tak zwana inercja senna. Więc tylko światło powoduje zmniejszenie tej inercji snu. Czyli mamy 2 godziny pomiędzy zmniejszeniem czynności umysłowych naszego mózgu. Więc możemy tutaj to możemy osiągnąć pełną aktywność umysłową w ciągu godziny. Jest to coś bardzo ważne, na przykład w przypadku pilotów czy pasażerów linii lotniczych.
Druga rzecz jest taka, jak możemy oddziaływać na cykl biologiczny człowieka. Więc wewnątrz maski mamy specjalne światła i te światła służą nam do stymulowania supraplazmy w mózgu i na tej podstawie na przykład nasz organizm uważa, że jesteśmy w innej strefie czasowej. I taka odpowiednia stymulacja światłem może zmienić w naszym mózgu tę strefę czasową. Na przykład jak podróżujemy z Europy do San Francisco, no to faktycznie jest to różnica 9 godzin. Więc zasadniczo potrzeba zazwyczaj 5 do 6 dni, jak podróżujemy na zachód, a ponad 9 dni, jeżeli podróżujemy na wschód. A przy użyciu tej technologii świetlnej i jeżeli na przykład unikniemy tego światła, to możemy się pozbyć tego efektu jet lag w ciągu tylko 2 dni. Jak pójdą Państwo na naszą stronę internetową neuron.com, jeżeli Państwo znajdą tam takie urządzenie jet lag calculator, mogą tam Państwo obliczyć, ile czasu zajmuje pozbycie się tego efektu przy użyciu naszej technologii. I później przedstawię, jak w tym pomaga nasza maska. A teraz, tak jak obiecałem, są również badania, które popierają tą technologię i które dowodzą, że przy wykorzystaniu specjalnych rodzajów światła i specjalnych warunków możemy zwiększyć przepływ melatoniny do mózgu, a jest to hormon snu, więc może to nam pomóc w szybszym pozbyciu się efektu jet lag i jednocześnie pomóc nam w łatwiejszym zasypianiu. Nie wiem, czy Państwo się orientują, ale problem w zasypianiu w 90% spowodowany jest niewłaściwym rytmem zegara biologicznego. I jeżeli pracujemy na przykład do późna w nocy przed laptopem i mamy tam niebieskie światło, które może nam rozregulować ten zegar biologiczny. Natomiast przy użyciu tej technologii możemy wykryć zmianę wypływu melatoniny do mózgu i przekierunkować mózg na właściwe tory ponownie. Jeżeli chodzi o badania, to współpracujemy teraz z szefem Krajowej Fundacji do Spraw Snu, Christopher Detton w Detroit. I wspólnie z fundacją w styczniu czy też w lutym rozpoczniemy nasze pierwsze próby kliniczne na pracowników zmianowych i będziemy badać, jak użycie światła może pomóc pracownikom zmianowym, jak na przykład lekarze czy pielęgniarki, zaadaptować się do tego cyklu dzienno-nocnego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo przepraszamy, ale pytanie jest zadawane bez mikrofonu. Niestety nie możemy go przetłumaczyć. To jeszcze raz poproszę o prezentację. Do organizmu można podać melatoninę i tak jak każdy lek ma swoje skutki uboczne, to jedna rzecz. Po drugie jest to leczenie sztuczne. A po trzecie, dostarczamy melatoninę, a nie zmniejszamy poziom melatoniny w krwi. Zgodnie z Pana pytaniem, te badania dowodzą, że światło, czyli w momencie, kiedy mamy zamknięte oczy i zastosujemy odpowiednią terapię świetlną bez leków, możemy zmniejszyć ilość powstawanej melatoniny. To znaczy, że możemy przesunąć cały zegar organizmu za pomocą światła wyłącznie, bez leków. Można zmienić strefy czasowe, można łatwiej zasnąć. Mogę przekazać namiary panu na te badania, na wyniki tych badań. Yeah.
I znowu pytanie nie zadawane do mikrofonu, przepraszamy, nie możemy przetłumaczyć. Analysis, right? And currently you say my neuron will be examined by doctors and conductors by in shift work, great. And do you elaborate on algorithm that helps understand people, okay, on which condition I am now? Okay, so basically they're like different cases. A więc zasadniczo są różne przypadki. I można na różne sposoby zbadać stan zdrowia oraz jakość snu. Pierwsza rzecz. Pomiar snu. Zbadanie snu. Te badania są dla nas konieczne, by odpowiednio dobrać terapię świetlną, by przesunąć poziom melatoniny. Nasze urządzenie mierzy także poziom tlenu oraz puls w trakcie snu, a więc możemy przekazać informacje na temat poziomu tlenu w organizmie. Tlen i puls to są dwa główne predyktory bezdechu sennego na przykład. Wiemy, że mamy urządzenie medyczne, nie mamy jeszcze świadectwa medycznego, ale moglibyśmy za jego pomocą przekazać informacje na temat poziomu tlenu w krwi i przekazać informacje, że prawdopodobnie powinien skontaktować się z lekarzem, dlatego że twój poziom tlenu w krwi jest niższy niż w przeciętnej populacji. To jedna rzecz. A jeśli chodzi o zasypianie, urządzenie może wykryć, kiedy zapadasz w sen, mierząc na przykład fale mózgowe. I jest takie badanie, które pokazuje, ile czasu powinno zająć zasypianie. Więc otrzymujesz w międzyczasie, w trakcie snu, odpowiedzi na pewne pytania kwestionariuszu i na podstawie tych danych możesz zdecydować, czy zasypiasz zbyt długo, zbyt szybko lub normalnie. I jeżeli urządzenie wykryje, że zasypiasz zbyt długo, przekaże ci, czy rozpocznie w środku nocy odpowiednią terapię świetlną, by przesunąć zegar ciała. Czyli nie jest to coś, co sprawi, że zaśniemy natychmiast, tylko po prostu krok po kroku przesuwany jest nasz zegar organizmu, żebyśmy mogli, zegar biologiczny, żebyśmy mogli zasnąć w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy chcemy. Pytanie zadawane mi bez mikrofonu. Prawdopodobnie jest to syn wielofazowy. Tu niestety komentarzy z boku nie słyszymy, bo panowie rozmawiają ze sobą. To może pomóc w przypadku takich power naps, czyli drzemek w ciągu dnia. Drzemki mogą zwiększyć naszą aktywność w ciągu dnia. Natomiast terapia światłem działa jak kofeina. Ogranicza wyrzut melatoniny, więc jeżeli na przykład w nocy musi pan wstać, by zająć się córką, może pan zdecydować się na 20-minutową sesję światłem, by właśnie osiągnąć ten sam efekt co kofeina. Jest takie badanie, które pokazuje zestawienie działania kofeiny i terapii świetlnej. W połączeniu efekty są lepsze niż zastosowanie wyłącznie kofeiny. Więc są teraz różne urządzenia na rynku, które oferują tego typu terapię, terapię świetlną. Jest to terapia, która jest certyfikowana. Na przykład Philips oferuje takie rozwiązanie. Ale to, co odróżnia tę technologię, która istnieje na rynku i naszą technologią, to fakt, że my udostępniamy większą iluminację, większą jasność tego światła w terapii. Natomiast my mierzymy poziom melatoniny we krwi. A więc nie działa to w sposób, można powiedzieć, ręczny. Że myślę sobie, że coś jest nie tak, w związku z tym muszę zastosować terapię świetlną, ale urządzenie po prostu wie, że coś jest nie tak i automatycznie zaczyna tego typu terapię.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie nie zadawane do mikrofonu. Więc takie świadectwo to jest inne świadectwo niż świadectwo medyczne. Program czy harmonogram jest następujący. Na przełomie tego roku i kolejnego będziemy ubiegać się o świadectwa elektryczne, czyli CE, FC w Stanach Zjednoczonych. A po tym prawdopodobnie będziemy potrzebować rok na wykonanie, na wypełnienie wszystkich dokumentów, zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, zanim zaczniemy badania kliniczne. A więc prawdopodobnie zanim otrzymamy świadectwo, to będzie jakieś pół roku po złożeniu dokumentów, czyli to jeszcze może potrwać rok. Dziękuję za uwagę.